Państwu, chcę bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić i przywitać na naszej uroczystości. Redakcja Topaka Polska, proszę Państwa, od 20 lat przygotowuje nie tylko profesjonalny miesięcznik, a ostatnio także nowoczesny portal rolniczy oraz wiele atrakcji dla swoich czytelników w postaci seminariów, wyjazdów studyjnych, ale także organizujemy konkursy, w których nasi czytelnicy mogą, proszę Państwa, wygrać bardzo realne i przydatne nagrody. Tak się złożyło, że z okazji 20-lecia naszego miesięcznika na rynku w tym roku nagrodą główną była ładowarka Manitou, którą Państwo w tej chwili widzicie. I proszę Państwa, spośród ponad 10 tysięcy losów wylosowaliśmy w loterii osobę, gospodarstwo, które może się tą nagrodą cieszyć. I tak się składa, że tym razem, i to nie po raz pierwszy, padło na Opolszczyznę i tym szczęśliwym wygranym tej loterii jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rudzicce i pan prezes Zygmunt Gasek, którego bardzo serdecznie zapraszam do odebrania tej nagrody. Myślę, że warto, proszę Państwa, bić brawa. Ja chciałem tylko powiedzieć, że u nas prawdopodobieństwo wygrane jest zdecydowanie większe niż w Totolotka. Przekonali się o tym rolnicy z wielu różnych stron kraju, którzy jeżdżą ciągnikami wygranymi w naszej loterii, którzy jeżdżą samochodami. W zeszłym roku był to samochód typu pick-up, a w tym roku, proszę Państwa, jest to ładowarka Manitou i panu Zygmuntowi Garcowi chcieliśmy teraz wręczyć ten symboliczny klucz i życzyć, żeby ta maszyna służyła mu możliwie jak najdłużej, jak najlepiej i żeby, proszę Państwa, zawsze spełniała jego oczekiwania. Panie Zygmuncie, wszystkiego dobrego, gratulujemy. Gratulujemy, cieszymy się, że jest pan naszym czytelnikiem od wielu lat. Ja chciałem pana tylko zapytać, od jak długo pan prenumeruje Topaka i co sobie pan ceni najbardziej. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za nagrodę. No, prenumeratorem jesteśmy 1995 roku. Dokładnie nie pamiętam, ale początek lat 90. W gazecie cenimy sobie zawsze zalecenia ochrony roślin, jakie opisujecie. Seminaria, które co roku prowadzicie, ostatnio od paru lat uczestniczę w każdych tych seminariach. Nawet jak są na drugim końcu Polski też ja. Są bardzo przydatne te szkolenia, także oby tak dalej. Dziękuję za nagrodę. Bardzo dziękujemy. Raz jeszcze brawa dla pana Zygmunta Gacka. Ja, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że w naszym klubie prenumeratora Topaka Polska mamy bardzo wiele ciekawych atrakcji. Ostatnio hitem jest zniżka na zakup paliwa na stacjach Orlen. Można mieć wiele różnych rabatów na dodatkowe publikacje. Zapraszamy na nasze stoisko, bo na naszym stoisku, proszę Państwa, będzie można wszystkie te najnowsze publikacje nabyć. Zanim się będziemy delektowali jeszcze maszyną, to ja poproszę pana Aleksandra Weinera o to, żeby powiedział dosłownie kilka słów o tym, czym jest ta maszyna, jakie są jej zalety. Mamy na to dosłownie minutę. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Naszych rozmów przeprowadzonych przed wręczeniem tej nagrody. Wiem, że ta maszyna zastąpi nawet kilka osób, które ręcznie musiały wykonywać do tej pory pracy. Także jeszcze raz gratuluję. Jest to maszyna najmniejsza z naszej gamy. Maszyna kompaktowa, szerokość 1,80 m, wysokość 2 metry. O udźwigu roboczym 2,5 tony, wysokości podnoszenia 6 metrów. Silnik bardzo oszczędny, kubota 75 koni mechanicznych, napęd hydrostatyczny pozwalający na bardzo precyzyjne ruchy. Jeszcze raz gratuluję, mam nadzieję, że będzie to nie ostatnia maszyna marki Manitou.
Ja Cię zaprosić tutaj do symbolicznej lampki szampana, pana Zygmunta, pana Aleksandra, a wszystkich Państwa zapraszamy na lampkę szampana na nasze stoisko Topagraru o godzinie 12:00.